Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Wyże nad południową Europą powoli słabną, co w konsekwencji spowoduje, że nad przeważającym obszarem kontynentu dominować będzie rozległy niż z frontami atmosferycznymi. W zasięgu tego niżu znajdzie się również Polska. Nad obszar kraju zacznie napływać chłodniejsze powietrze. Pochmurno i deszczowo zapowiada się dziś w północnej, środkowej, a także wschodniej Europie. Najwięcej pogodnego nieba na południu kontynentu. W Moskwie trochę cieplej, około 4 stopni Celsjusza, a na południu do 21 stopni w Madrycie. I zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w kraju. Niestety, przez cały dzień towarzyszyć nam będzie niezbyt przyjemna aura. Będzie deszczowo, wietrznie, a miejscami nawet zagrzmi. Na niewielkie przejaśnienia mogą dziś liczyć jedynie mieszkańcy północnych regionów Polski. Temperatura maksymalna od 7 stopni na Podlasiu, około 8 w Krakowie, do 9 we Wrocławiu. Ciśnienie pójdzie w dół. Na barometrach nieco ponad 1000 hektopaskali. A na koniec zapraszam na przegląd regionów. Do zobaczenia.